Proszę Państwa, nie może być tutaj w Beskidach imprezy kulinarnej, na której nie byłoby Grzegorza Janicy. Grzesiu, witam Cię po raz kolejny. Okazję rozmawiać. Po raz kolejny będziesz miał okazję startować w kulinarnych zawodach. Właściciel dwóch restauracji, Bukowa Karczma w Buczkowicach i Ukroć Poka w Szczyrku. W Szczyrku nasi Wielkopolanie oglądali otwarcie karczmy. Może zacznijmy od tego Szczyrku. Dużo turystów w Szczyrku, czy jak to wygląda? No powiem tak, no w Szczyrku turystów mało nie jest, dużo też nie. Czyli średnio? Jest średnio, nie ma jakiegoś strasznego natłoku. Wiadomo, są upały teraz, tak? Są upały, to ludzie szukają raczej wody, a nie chodzenia po górach. No ale jakby nie było, karczma jest coraz bardziej popularna, jeżeli chodzi o Szczyrk w Kroćpok. Coraz więcej ludzi do nas przyjeżdża, choćby żeby spróbować tych naprawdę góralskich, tradycyjnych dań, a nie tak zwanych pseudo, tak? No właśnie. Wtedy, kiedy otwierałeś, zapowiadałeś, że taka właśnie będzie linia gastronomiczna, że taka będzie właśnie linia kulinarna karczmy Ukroć Poka. To jedna z najstarszych, czy jeżeli nie najstarsza karczma w Szczyrku. No najstarsza. Na chwilę obecną najstarsza karczma w Szczyrku. Jeżeli chodzi o kuchnię, no nic nie zmieniliśmy. Zostaliśmy dalej przy tych tradycyjnych naszych daniach z tego regionu szczyrkowskiego. Jest wiele osób chętnych na to, ale też no, jakby nie było, świat trochę poszedł do przodu i pomału zapominamy o tych naszych tradycjach. No tak, ale z drugiej strony, gdyby ktoś chciał naprawdę takiego tradycyjnego, dobrego, zdrowego jedzenia spróbować, to do Kroćpoka. No oczywiście. A druga karczma, w której byliśmy na Korowodzie Karpackim, a więc w Buczkowicach, Bukowa Karczma. Wiem, że szykuje się kolejny korowód karpacki, tym razem w październiku. Tak, 10 października to będzie już 10 korowód karpacki, więc jakby mamy zaokrąglenie. Wiem, że organizatorzy szykują jakieś specjalne jakieś atrakcje dla przybyłych na tą imprezę. My serdecznie zapraszamy z Wielkopolski, bo jakby nie było, no już któryś wywiad robimy dla Was i serdecznie Was zapraszamy w nasze strony. Wiemy, że ten korowód będzie na pewno bardzo wyjątkowy, ponieważ osoby, które biorą udział w tym całym przedsięwzięciu, poświęcają się na co dzień, żeby był naprawdę idealny, więc Was też serdecznie zapraszamy, mamy nadzieję, że będziecie u nas gościć. Będziemy na pewno, a więc w październiku, proszę Państwa, ponownie spotkamy się z Grzesiem w Bukowej Karczmie na karpackim korowodzie. Przypomnę, karpacki korowód to przegląd zespołów ludowych śpiewających muzykę góralską z różnych rejonów Karpat, nie tylko z polskich, ale i z zagranicy. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Grzegorz Janica, zapraszamy do Kroćpoka w Szczyrku i do Bukowej Karczmy w Buczkowicach Zabielskiem. Dziękuję.